Monika zadzwoniła do Radosława i poprosiła o pomoc, ponieważ musi porozmawiać z właścicielem mieszkania, które wynajmuje. Nie spodobało się to Agacie, ale kobieta pojechała na miejsce razem z mężem. Nie miałam czasu posprzątać. Kiedy pani ostatni raz kurz wycierała? Niedawno, jakieś 2 tygodnie temu. 2 tygodnie? Zresztą nieważne. Wypowiadam pani tę umowę, ponieważ nie płaci pani na czas. Ciągle się muszę dopominać. Teraz też ma pani 3 tygodnie zwłoki. Ale to właśnie dlatego, że straciłam pracę. To nie jest mój problem, proszę pani. Ja mam swoje zobowiązania i pieniądze muszą być na koncie na czas. Poza tym sąsiedzi wydzwaniają, że robi pani głośne imprezy i ja mam dość ich skarg na pani temat. Raptem parę razy się zdarzyło, a oni aferę robią. Chyba w życiu w klubie nie byli, skoro to jest dla niej głośno. Monika, ty już nic lepiej nie mów. Bardzo pana proszę, żeby dał jej jeszcze jedną szansę. Pieniądze jeszcze dzisiaj będą na pana koncie. A pan to w ogóle kim tu jest w tej sprawie? Przyjacielem. A Monika obiecuje poprawę, prawda? Tak, tak, obiecuję. No dobra, ale to jest dla pani ostatnia szansa. Musi być czysto, cicho i pieniądze muszą być przelane na czas. Rozumie pani? Tak. I ostrzegam, ja nie żartuję. Dziękuję panu bardzo. Swoją drogą, to pozazdrościć takiego przyjaciela. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dzięki, uratowałeś mi życie. Monika, weź tu lepiej ogarnij. Ten facet miał rację. To mieszkanie wygląda jak chlew. Radek, idziemy? Cześć. Cześć. Jeszcze raz sorry za kłopot. Dobrze, że na Radka zawsze mogę liczyć, bo nie wiem, co bym zrobiła, gdyby właściciel mnie stąd wyrzucił. Cholera. Trochę przedobrzyłam z zakupami w tym miesiącu i nie wystarczyło mi na wynajem. W sumie każdemu może się coś takiego zdarzyć.